Siema, witam. Dzisiaj będzie herbatka z lipy. Tutaj mam gałązki, świeżutkie gałęzie z lipy. I zrobimy sobie z nich herbatę. Woda się gotowała już przed chwilą. Nie wiem dokładnie, co się tam do tego daje, ale podejrzewam, że liście i chyba te tutaj, te takie kuleczki, nie wiem co to jest dokładnie, ale to chyba też pączki, o właśnie. Wiem, że na pewno jest dobra z suszonych liści lipy, robi się napary, ale ja dzisiaj spróbuję ze świeżych. A suszone to sobie zrobię, jak już się to wysuszy. Tamta reszta. Wczoraj robiłem sobie z liści jeżyn. Taka dosyć nawet taka przyjemna ta herbatka była. Bardzo, bardzo delikatna, praktycznie nie, ten smak niewyczuwalny. Pewnie trzeba się przyzwyczaić do tego. Jakby się tego piło dużo, często takich naturalnych herbatek, naparów, to smak bardziej się wtedy pewnie wyostrza, wyrabia. Ale nie była wcale taka zła, nawet tak fajnie, przyjemnie się to piło. I podejrzewam, że ta z lipy będzie bardzo dobra, może nawet lepsza od tej jeżynowej. Także zaraz sobie to zaleję, ale próba smakowa to będzie dopiero jak wystygnie, czyli nie będę nagrywał tego przecież przez pół godziny, czy nie wiadomo ile. Po prostu dam w opisie. W opisie napiszę to, jaka ona była w smaku. Zepsuty wrzucam. Jeszcze trochę. Tego nie brakuje, nie ma co żałować. Niech to będzie troszeczkę takie intensywniejsze w smaku. Całe takie końcóweczki chyba szybciej idzie. To wszystko to jest sama natura, sam smak. No i jak sam? Chyba całą gałązkę mi się tu uda zmieścić. Dużo nie zostało. Spokojnie wejdzie całość. Czyli można włączyć. Ekstra, ekstra. Tamta reszta będzie do suszenia. Tutaj robimy sobie ten napar. O kurde, robacz. Robimy sobie ten napar ze świeżutkiej lipy. Trzeba uważać na takie efekty. O, tutaj jest jakieś kurde, czy nie, co to za dziadostwo. Jakiś robal. Dobra, razem z liściem go wyrzucę. Cię przykleję. Mam nadzieję, że innych nie ma. Ten jest jakiś pochorowany też do wyrzucenia. Trzeba dokładnie oglądać chyba przed tym jednak. No ale to następną zrobię lepiej. Dobra. No ta już ładnie pachnie. Jednak lipa chyba będzie lepsza. Z czym mi się to kojarzy, ten zapach?
coś takiego jak świeżą trawę, jak się zerwie to źdźbło i albo połącha, albo czasami się, pamiętam, czasami się gryzło tą trawę od dołu i to jest bardzo coś takiego, przypomina mi świeżutką trawę. No i dobrze, tyle wystarczy. Tutaj daję takie coś, żeby nie leciały mi śmieci i fusy. To znaczy te listki tu akurat. No i lepiej się zaparzy. No i dobra. To na tyle. Tutaj nie ma co kombinować chyba więcej. Jest nastawiony ten napar cały. Niech on się spokojnie parzy. Podejrzewam, że to tak z 10 minut powinno się parzyć, żeby miało swój smak. Patrzę, czy czasami nie ma jakiegoś innego robaka jeszcze w środku. Chociaż teraz i tak już nic nie zrobię w tym momencie. Ale nie widać nic. Wygląda całkiem fajnie. A koloru jeszcze chyba nie widzę, chyba nie, zobaczymy. No może taki delikatny słomkowy jest faktycznie. Leciutko słomkowy odcień. Ale przyjemny zapach, bardzo ładny. Także na tyle, nie? Reszta będzie wysuszona i później zrobimy próbkę z suszonej lipy. Ale to pewnie za jakiś dłuższy czas. Na razie.